Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trwa bardzo silny turniej kołowy w Londynie, gdzie bierze udział Mateusz Bartel. Mateusz rozgrywa partię w kratkę. Pierwszą partię przegrał czarnymi, drugą partię wygrał białymi, trzecią partię przegrał czarnymi z Michaelem Adamsem i czwarta partia tutaj pomiędzy właśnie Mateuszem a Luke'em McShane'em była niezwykle firmowa, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o Mateusza. Mateusz uczy nas, jak poświęcać jakość. Jest to taki znak firmowy, można powiedzieć, Matibara, dlatego że on mówi, a poświęcamy jakość i tutaj będzie dobrze. Oczywiście to tak mówiąc w cudzysłowie, ale faktycznie ta partia miała bardzo ciekawy, myślę, że przebieg, jeśli chodzi o pozycyjne granie. Już śpieszę z tłumaczeniem. Mateusz rozpoczął ruchem E4, przeciwnik E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5. Partia hiszpańska, ulubiony debiut Mateusza Bartla. Skoczek zagrywa na F6, posunięcie D3 z obroną, prosta sprawa. Goniec na C5, goniec na G5 ze związaniem skoczka, H6. Zwróćcie uwagę, goniec zagrywa na H4, no i tutaj posunięcie D6. Bardzo ciekawym ruchem jest posunięcie skoczek na E7, takie trochę dzikie posunięcie. Tutaj jakbyśmy zbili, to przeciwnik zbija i tak naprawdę ta pozycja jest nieco szalona, ale czarnymi jest całkiem niezła. Tu się pojawia fajna wolna linia, skoczek na G6, C6, D5. Różne takie, myślę, że dosyć proste posunięcia przed czarnymi. W momencie, gdybyśmy tutaj na przykład zbili pionka, no to po goniec D4 może się robić problem. Tutaj przykładowo po skoczek na C4 jest A6, no i goniec ma problem. Jeżeli goniec pójdzie na A4, to dostaniemy B5 i tracimy figurę. To taka ciekawostka debiutowa. Różne rzeczy można tutaj na pewno sobie poanalizować. Po gońcu H4 jest D6 i Mateusz wyprowadził po prostu skoczka. Zwróćcie proszę uwagę, że jeszcze po goniec D7, jak popatrzymy sobie na lekkie figury i czarnych, i białych, możemy stwierdzić, że tę partię grają zawodnicy z piątą kategorią czy czwartą, bez urazy tutaj dla nikogo, ale chodzi o to, że zwykle tak w początkowej fazie grają dzieci czy osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę, ale to jest partia arcymistrzów. Tak po prostu też się dzieje i pozycyjne granie następuje. Skoczek A4. Ciekawe posunięcie z uwagi na to, że tego gońca wymienimy. Nie ma takiej siły, goniec tu to skoczek rąbnie, goniec tu to C3, B4, więc goniec wrócił na B6 i skoczek od razu tego gońca wymienił, AB, posunięcie C3. W partii hiszpańskiej jest to bardzo ważne posunięcie, dlatego że goniec po C4 czy po goniec A4 ma zawsze furtkę na C2 i to jest bardzo ważne, że ten skoczek nie jest w stanie tego gońca zbić, znaczy nie jest w stanie go jakoś tam specjalnie złapać. Oczywiście po takim ruchu nastąpi prawdopodobnie wymiana, więc goniec za gońca to jest inna historia. G5 ze strony czarnych, goniec na G3 i skoczek na E7. Tutaj oczywiście można zagrać skoczek H5. Taka ciekawa rzecz, jeżeli skoczek idzie na bandę i już nie pilnuje centrum, to możemy sobie taką ideę w głowie ustawić, że wtedy możemy zaatakować właśnie to centrum w momencie, gdy jakaś figura schodzi z bronienia czy kontrolowania właśnie tego centrum. Po goniec G3 skoczek zagrał na E7, Mateusz postanowił gońce zachować grając na C4, skoczek na G6. Muszę powiedzieć, że ta pozycja jest ciekawa z jednej i z drugiej strony. Jakbym miał wybrać kolor, jakimi chciałbym grać, to wolałbym czarne, z uwagi na moje takie upodobania właśnie pozycyjne, ale nie wiem jak tam u Was. Mateusz zagrywa po prostu H4, dobre posunięcie, no jeżeli nastąpi bicie, no to białe stoją świetnie z uwagi na tego słabego pionka. W takich szachach pozycyjnych delikatna przewaga, mikroprzewaga potem może się przerodzić w lawinę niepowodzeń po stronie przeciwnika, więc tutaj czarne nie mogą sobie na to pozwolić, nie mogą zbić. Skoczek jednak zagrał na G4. Oczywiście G4 można by było zagrać, wtedy skoczek H2 z atakiem. Tutaj skoczek się fajnie przestawi przez F1 i na E3. Bardzo takie dosyć proste manewry, jeśli chodzi o białe. W momencie tym skoczek zagrał na G4. Hetman D2 z atakiem, tutaj F6, wzmocnienie pionka i długą roszadę zrobił Matibar. No jak to właśnie Mateusz, on lubi grać w szachy niekonwencjonalnie, lubi grać różne pozycje i jeżeli jest ku temu okazja, to to czyni. Hetman zagrywa na pole E7,
i następuje H5. Jasne, że można by byłoby zbić, ale tu nie zmienia to oceny tak naprawdę pozycji. Tutaj Mateusz postanowił zamknąć tę grę, grając H5. Skoczek na F4. Goniec po prostu zbił. No ten goniec z wielkiego żywotu tutaj już nie miał, więc wymiana jest jak najbardziej słuszna. Pionek zbił z E na F4. Oczywiście bicie z G niby też wchodzi, ale ten ruch byłby bardzo słaby z uwagi na skoczek H4. I skoczek tutaj ma bardzo dobre miejsce na pole G6, na polu G6. EF nastąpiło, co dało lepsze centrum troszeczkę białym. Skoczek dlatego też to centrum zajął na polu D4. Długą roszadę zrobił Luke McShane. W ogóle to jest zawodnik, zapomniałem też powiedzieć na samym początku, który też lubi grać niekonwencjonalne szachy. On kiedyś posiadał ranking 2700, teraz już jego forma jest no troszeczkę słabsza, widać po spadku rankingu 2631, ale to jest nadal wysoko. Goniec zagrywa na B3, no Mateusz spokojnie tym gońcem kontroluje sytuację. Wieża H na E8, to jest też takie trochę zapewne badanie, co zrobi przeciwnik, ale grać aktywnie na pewno trzeba. I wieża na E1, hetman zagrywa na H7, posunięcie G3. Próba rozbicia tych pionków, no i tutaj należało zbić tego pionka i po wybiciu zagrać skoczkiem. Myślę, że czarne tutaj czułyby się komfortowo, ten goniec miałby opcję zagrania na G4 i męczenia pionka H5. No jednak tak tutaj Anglik nie zagrał, zagrał od razu skoczkiem, co skutkuje biciem. No i teraz tutaj odbić na F4 nie można, bo katastrofa dzieje się po skoczek D3, więc pionek na razie jest nietykalny, ale pionki są zdwojone i to jest taki mały minus. Wieża zagrywa na D1, dzięki czemu bronimy pionka i hetman będzie mógł zbić. Posunięcie C5, skoczek musi wrócić i goniec na G4. Moi drodzy, jak się pewnie już trochę domyślacie, co zrobił teraz Matibar w tej pozycji? A Matibar, jak gdyby nigdy nic, zbija skoczkiem na F4 i to zobaczcie jak szybko, to jest dosłownie zbicie skoczka w niecałe pół minuty namysłu, no to jest klasa. On tutaj, Mateusz bardzo dobrze to przeliczył, zobaczcie, że po wybiciu i wieża zbiła w tej partii, Mateusz ocenił tę pozycję jako perspektywiczną na pewno, jest jakość mniej, wprawdzie pionek więcej, ale są białe pola, to jest bardzo ważne, że białe pola są słabe i białe chcą to wykorzystać i wieść tutaj prym i próbować narzucać swoje zasady w tej pozycji. Czarne zagrały król B8. Moi drodzy, tutaj nie ma jakichś dobrych posunięć dla czarnych. Po prostu też grozi skoczek na D5 z atakiem na dwie rzeczy. Nie za bardzo widać jak grać. W momencie, gdyby na przykład nastąpił ruch F5, żeby wymienić pionka, to goniec E6 i tutaj odbijamy, więc kolejny pionek by zginął albo wieża by oddała swoje życie na polu E6. Więc też to nie jest takie proste. Więc król zagrał na B8, skoczek wleciał do centrum, jest atak na dwa pionki, tutaj z widełkami, więc wieża na F8. Tutaj jeżeli hetman by na przykład zagrał na F7, no to od razu spędzamy tego skoczka, wypędzamy z centrum. No i tutaj po wybiciu na B6 na przykład hetman zbija pionka, co się też z tym trzeba oczywiście bardzo liczyć. Goniec zajmuje centrum i tutaj mogłoby być dosyć niebezpiecznie. Tutaj czarne musiałyby naprawdę uważać, bo za chwilę jakby hetman wszedł do akcji lub przez B4 na przykład, no to mogło być naprawdę, naprawdę groźnie. Ale to jest dosyć takie intuicyjne podejście do pozycji. Skoczek D5, wieża F8 i w tym układzie Mateusz od razu tego skoczka przepędził. Skoczek na C6 i uwaga F5. No i widać, że ten pionek zrobił karierę. Świetnie zakotwiczył tutaj jeszcze bardziej pole E6 i pole G6. Pokazał, jakie to są wielkie słabości w obozie czarnych. Hetman na G7, skoczek wziął pionka. Drugi pion wzięty, więc czarne tu białe tu powinny być bardzo zadowolone i pozycja białych, moi drodzy, jest po prostu lepsza. Hetman G5 z opcją nawet wymiany hetmanów. Zwróćcie uwagę, że nawet jeżeli wymienią się hetmany, to białe mają tutaj, białe tutaj przodują. Goniec stoi świetnie. Nie pozwala wejść wieży na wolną linię. To jest bardzo cenna informacja. Goniec zagrywa na E6. Grozi skoczek D7. No i co robi teraz czarne? Co robią czarne? Zbija pionka. Jeżeli wieża by się uchroniła od widełek na polu D7, grając na przykład na H8, to tutaj nic prostszego jak obronienie pionka by raczej zadziałało. I po takim ruchu jak skoczek na E5 można by było wymienić, to są dosyć forsowne ruchy, HG, żeby wieża miała oddech i król D2. I tutaj nie widać, jak mają dobrze grać czarne.
Wieża h6 wydaje się logiczne, żeby zdwoić i zbić pionka. To wtedy białe by uderzyły d4, bicie, bicie, skoczek, król na przykład na e3, król d3 również jest dobrym ruchem. W każdym razie no, król e3 bardziej się troszeczkę narzuca, żeby nie było szacha, ale to też po król d3 taki szach nic nie daje, z uwagi na to, że król idzie na c4 bardzo aktywnie. I ta pozycja byłaby świetna, a jeżeli powiedzmy po król e3 wieża by zagrała tutaj na pionka, no to goniec f7 zawsze tego pionka asekuruje. Ten nie ucieknie daleko, więc białe tu miałyby po prostu zwycięstwo w kieszeni. Na tym poziomie bez problemu Mateusz by to zrealizował. W tej pozycji jednak hetman wziął pionka. Czarne postanowiły tę jakość zwrócić. Tak się też dzieje. Skoczek wleciał do centrum i goniec na e6. Zobaczcie, że oddanie jakości przez Matibara było potem spowodowało to, że on wywarł presję na przeciwniku, który tę jakość zwrócił. Więc w tym momencie zwyczajnie białe mają przewagę już, jeśli chodzi o pionki. Wprawdzie ten jest wolny, ale jeszcze nie jest groźny. Hetman z powrotem na g5, król na c2, bronić pionka trzeba. No i po wymianie, oczywiście prosta wymiana, wieża gra tutaj, czy królem zbijamy, wieża gra tutaj, to się wszystko dobrze kalkuluje. Białe miały zwycięstwo w kieszeni. h5 nastąpiło i d4. Cały czas Mateusz liczy się z wymianą hetmanów, więc to jest na pewno dobry układ. Skoczek na f3. Niefortunne zagranie. Hetman f2 z atakiem na skoczka. Moi drodzy, hetman f4 zostało zagrane. Pionek zbił. Mogłoby się wydawać, że gramy tutaj, zdobywamy figurę, ale skoczek d4 niespodzianka i tracimy hetmana. Więc Mateusz zbił na c5. I w tym momencie czarne zagrały h4. Mateusz zagrał dosłownie w kilkanaście sekund wieża d3 i partia się skończyła. Anglik uznał wyższość naszego zawodnika. Tutaj czarne po prostu tracą figurę. Nie ma żadnej odskoczni. Tutaj wszystko bronimy. Jeżeli tak, to hetman zbija i wszystko dobrze działa. Bardzo ładna partia, odważnie zagrał Mateusz. To się bardzo łatwo analizuje, łatwo się o tym mówi, słuchajcie. Ale wierzcie mi, że podczas partii oddać jakość z zawodnikiem 2630... No, to wymaga dużej odwagi i dużej pewności siebie, dobrej oceny pozycji. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, cześć.